Najważniejsza bitwa w wyborach samorządowych na Podkarpaciu rozegra się tu, w Sejmiku Wojewódzkim. W lokalnym parlamencie pracuje 33 radnych, którzy decydują o rozwoju całego regionu. Takiej sytuacji w historii podkarpackiej samorządności jeszcze nie było. Marszałek województwa ma trafić z policyjnej izby zatrzymań do aresztu śledczego. Niestety dziś na ten temat nikt nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Niestety drzwi dla dziennikarzy były zamknięte. To nie kontrakt, a zwykła wydmuszka. Kłótnia zwolenników podnoszenia podatków z ich przeciwnikami jest stara jak świat. I zapowiada, brak reakcji oznacza strajk. Przede wszystkim tracą podatnicy. Jak widać, proces uzdrawiania tej sytuacji to niekończąca się opowieść. Tak wygląda początek prawdziwych zmian na lepsze. Znów wielokrotnie usłyszymy, że sukcesy gospodarcze mają wielu ojców. Nieoficjalnie wiadomo, że na przetargowym stole leży 10 miliardów złotych. Ta inwestycja warta 250 milionów złotych ma być bardzo ważnym impulsem do rozwoju gospodarczego regionów Polski Wschodniej. Czyli w okolice, którymi bardzo zainteresowani są inwestorzy krajowi i zagraniczni. Droga zamiast łączyć dzieli dwa samorządy, a ostry spór dotyczy zmiany lokalnych granic. Już dość agresji drogowej. Teraz wszystko w rękach nauczycieli, którzy muszą maksymalnie szybko przygotować prawdziwych zawodowców potrzebnych na rynku pracy. Nie ma co udawać, pechowym uczniom po prostu zabrakło sprytu. Ta radość nie trwała długo, bo nagle wszystko zmienił jeden znak drogowy. Jest tu kilkanaście cel, w których często bici i katowani byli polscy patrioci. To była prawdziwa lekcja rozwiązywania sporów zbiorowych. Okazało się, że opinie rodziców i nauczycieli powinny mieć znaczenie dla samorządowców. Szkoda tylko, że dorośli kłócili się na oczach uczniów. Górno, Adam Mokrzycki.